Jeden z naszych testerów odkrył nowe zastosowanie dla tej gumy, które bardzo, bardzo dobrze się spisuje. Chodzi o klasyczny opad, czyli pozwalamy przyjęcie opad do dna i podbijamy. Tutaj zastosowana jest guma, główka 15 gram. Można oczywiście ciężej, zależy od wielkości, głębokości łowiska. Bardzo ładna praca przynęty w opadzie. Szanowni Państwo, trzeba tutaj dodać, że to jedna z nielicznych okazji, by oglądać dosłownie najnowocześniejszy z możliwych sposobów, dwóch lub trzech nawet planach, zachowanie się przynęty, czyli z pozycji wędkarza, z pozycji ryby oraz równocześnie na telebimie. Jest to niezwykła sytuacja. Proszę zobaczyć. Piotrze, jaka teraz przynęta? Tu też jest Fati, tylko w mniejszym rozmiarze, na główce piątce, do takiego wolnego bujania w toni. Podciągamy właśnie. Długi opad i w górę. Długi opad i do góry. Guma bardzo ładnie pracuje w każdym etapie prowadzenia. Ja myślę, że to jest niezwykłe, że przynęty, które dotykamy w sklepie, oglądamy w katalogach, tak naprawdę tylko wyobrażamy sobie, jak one zachowują się w wodzie. Tutaj mamy możliwość zobaczyć to na żywo, w sposób w zasadzie nie podlegający dyskusji. Oraz także, w jaki sposób mistrzowie wędki prowadzą te przynęty, by nadać jej jak najbardziej prowokujący ruch. Zmienimy na... Pokażę jeszcze jeden ciekawy kolor tej gumy. Na główce 20 gram. Kolor jest taka mieszanina koloru przezroczystego fluo z Motor Oil. Guma sprawdzi się bardzo dobrze do obławiania łąk podwodnych za szczupakiem, w takim prowadzeniu w sumie jednostajnym, z lekkimi przerwami. Radny ma dzień, nie? One chyba przybrały od tego czasu jeszcze. Jak sądzę, wielu z nas, szczególnie tych, którzy wędkują, oczekują, że ryby będą atakowały każdą przynętę i wszystkie naraz, bo takie mamy oczekiwanie wobec ryb, że po prostu to, co wrzucimy, to powinno być zaraz zaatakowane, ale to tak do końca nie jest. Ale oczywiście widzimy też, że te przynęty prowokują ryby. W gumach czy lekkiej główce ta guma nie będzie pracowała tak, jak powinna. A tutaj bardzo ładnie ten ogonek pracuje. To jest duża zaleta tej gumy. Dzięki temu właśnie przewężeniu na ogonie. Teraz też będzie jeszcze Renault Killer, tylko w troszkę mniejszym rozmiarze. Pokażę, jak będzie można ładnie podżigować tą przynętą. Do takich małych gum fajny jest delikatny kijek. Można wtedy bardzo dobrze wyczuć pracę przynęty na delikatnej siatkówce. Spójrzmy rzut. No,
Ale to już chyba... Ale to jest dialogu z No widzę. To jest guma na główce 15, to jest 7,5 cm. Bardzo ładnie współpracuje właśnie z delikatną wędką. Jak sądzę, każdy z nas chciałby mieć tak zarobione łowisko i aby za każdym razem ryba wzięła. Ale tutaj widać, że nie musi się to potwierdzać w rzeczywistości, że ilość ryb nie przechodzi w ilość zaciętych ryb.